Ile decymetrów drutu zużyto na wykonanie szkieletu narysowanego prostopadłościanu? Mamy taki prostopadłościan o wymiarach 5 decymetrów na 4 decymetry na 6. I mamy obliczyć, ile drutu zużyto na wykonanie tego szkieletu, czyli jak długie są, jaka jest suma długości wszystkich krawędzi tego prostopadłościanu. Można zaobserwować, że takich zielonych krawędzi o tych samych wymiarach mamy 4, więc 4 pomnożymy przez 5 decymetrów. To będzie oczywiście 20 decymetrów. Następne krawędzie, tutaj takie niebieskie. Tych niebieskich krawędzi również mamy 4, więc 4 pomnożymy przez 6. To będzie 24 decymetry. I jeszcze nam zostały 4 krawędzie różowe. 4 razy 4 decymetry to będzie 16 decymetrów. No i teraz jaka jest łączna długość tych wszystkich krawędzi, tak? Bo tyle musimy odpowiedzieć na pytanie, ile drutu zużyto na ten szkielet. Czyli 20 plus 24 plus 16 to będzie 60 decymetrów. I już możemy podać odpowiedź. Zużyto 60 decymetrów drutu. Dziękuję.